Rozmyślaliśmy nad tym ze 3 lata i wymyśliliśmy najlepszą z możliwych koncepcji z udziałem ekspertów, w tym profesorów i osób, które zajmują się wiele lat tego typu instalacjami. Więc jako miasto jesteśmy odpowiedzialni, jako spółka miejska, do zorganizowania autonomicznego systemu gospodarki odpadami. Więc to jest jedyny system, który może zagwarantować zmniejszenie składowania odpadów do wymaganych 10% w 2035 roku. Przede wszystkim zwiększenie recyklingu i odzysku odpadów do wymaganych 65%, jak również spełnienie wszystkich innych wymagań, ale też doprowadzi to do stabilizacji cen odbioru odpadów od mieszkańców. Będziemy mieli jako miasto kontrolę nad całym systemem, nad cenami, którego teraz nie mamy, jak również będzie stabilizacja lub obniżenie cen ciepła, dlatego że ciepło z odpadów jest tańsze o wiele i instalacja termicznego przekształcania odpadów lub lepiej nazywana elektrociepłownią na paliwo z odpadów RDF z odzyskiem energii i ciepła, jest to najlepsze rozwiązanie. Uważamy, że to nie jest sposób na rozwiązanie problemów odpadowych, zupełnie inny. I my mamy spalarnie w Opolu, które nasze odpady spalają. Nie ma potrzeby tej zmiany, po prostu. To są pieniądze wywalone w błoto tylko po to, żeby coś budować, przecinać wstęgi. I nie chcemy tej instalacji, bo to będzie kolejna instalacja, którą my mieszkańcy będziemy musieli pilnować, czy ona funkcjonuje prawidłowo, czy nas truje, czy nas nie truje, czy jak rozruchy będą, to mamy się zamykać w domach. Jak ocenia Pani dzisiejszą dyskusję i argumenty przeciwników? Było emocjonująco, nawet bardzo. Mieszkańcy, przeciwnicy spalarni wydają się być nieprzekonani. Według nich najlepszym sposobem zagospodarowania frakcji palnej to jednak podmiot zewnętrzny w postaci cementowni, nie własna miejska instalacja. Padło dużo mocnych zarzutów, że to się jednak nie będzie kalkulować, że miasto specjalnie buduje taką małą instalację, żeby nie spełniać norm środowiskowych, że miasto będzie chciało mieć biznes na tym spalaniu, sprowadzać odpady z całej Polski. Przede wszystkim mało merytoryczne, a szkoda, bo mieszkańcom należy się rzetelna wiedza. Oni tego oczekują, oni mają swoje obawy, a nie było miejsca na to, żeby te argumenty odpowiednio skomentować, dlatego że nie są one na poziomie, który umożliwiają jakąś merytoryczną dyskusję. Przede wszystkim taka totalna niewiara w to, że jesteśmy w stanie wybudować nowoczesną instalację, że jesteśmy jakimś krajem trzeciego świata, gdzie powstanie coś, co nie będzie ani kontrolowane, ani odpowiadało współczesnym standardom ochrony środowiska i techniki. To chyba już nie te czasy. Nie ma możliwości w tej chwili ograniczenia składowania. Próbujemy to wszystko robić na razie własnymi siłami, czyli próbujemy przetwarzać część odpadów, część ręcznie odzyskiwać drewna, sprzedajemy surowce wtórne, prowadzimy działania typu nasadzenia zieleni, kurtyny antyodorowe, podwyższamy rzędne składowiska, ale to nie spowoduje absolutnie zmniejszenia uciążliwości i dlatego jesteśmy zmuszeni budować nowy system i dlatego myślimy, że uzyskamy dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W pierwszej kolejności na elektrociepłownie, na paliwa odpadowe RDF. Jest w naszym kraju bardzo wiele instalacji. Wszystkie przeszły najprawdopodobniej postępowania środowiskowe i dostały uzgodnienia i normy i wszystko mają. Między innymi takie, które wpuszczają do rzek zanieczyszczenia. I wszystko w świetle prawa, ale ryby zdychają. Jeżeli mówimy o odpadach, to mamy na myśli zarówno transport, jak i zagospodarowanie odpadów. I największe ceny, w zasadzie koszty, które gmina ponosi w związku z gospodarką odpadami, to są koszty zagospodarowania odpadów. I tutaj w zasadzie płacimy wysokie sumy podmiotom zewnętrznym za to zagospodarowanie, między innymi cementowniom, dlatego posiadanie własnego autonomicznego systemu, gdzie gmina sama sobie będzie w stanie zagospodarować frakcje odpadów odbierane, wydaje się rozwiązaniem optymalnym i najlepszym.